Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Gram.pl i zapraszam na Gram Kultury. Intro. Zaczniemy od Pokémonów. Pierwsza część Detektywa Pikachu wytoczyła nową drogę w serii o Pokémonach. Produkcja zarobiła na całym świecie ponad 400 milionów dolarów, stając się międzynarodowym hitem. Na odpowiedź Warner Bros. Nie trzeba było długo czekać i studio zapowiedziało kontynuację, a wśród plotek pojawiły się informacje, że wytwórnia opracowuje również liczne spin-offy. Przez ostatni rok nic nowego tak naprawdę nie dowiedzieliśmy się o produkcji, ale jak zdradził w ostatnim wywiadzie Justice Smith, wcielający się w Tima Goodmana, prawdopodobnie w drugiej części poznamy zupełnie nowych bohaterów. Aktor przyznał, że nie jest zaangażowany w produkcję Detektywa Pikachu 2, chociaż bardzo by chciał. Dla przypomnienia, film opowiadał historię popularnego żółtego stworka, który wraz z Timem Goodmanem muszą rozwiązać tajemnice okoliczności zniknięcia prywatnego detektywa i ojca chłopaka. Obaj potrafią się ze sobą porozumiewać, co nie jest codziennością w świecie Pokémonów. Wspólnie szukają poszlak, przemierzając rozświetlone neonami ulice Rime City. Na swojej drodze spotykają najróżniejsze stworki, które pomagają im odkryć wstrząsający spisek zagrażający całemu miastu. Film pojawił się w kinach w maju 2019 roku. W 2017 roku Netflix podpisał umowę na wyłączność z twórcą komiksów Markiem Millarem. Na podstawie jego powieści graficznych powstałyby filmy i seriale, a jednym z pierwszych produkcji miało być Dziedzictwo Jowisza oraz The Magic Order. Podczas gdy pierwsza z nich miała już swoją premierę, ta druga została skasowana w październiku ubiegłego roku. No i nic nie wskazywało na to, by Netflix dał ponownie zielone światło projektowi. Jednak Millar ogłosił, że platforma nie zrezygnowała z serialu The Magic Order i znów jest na etapie produkcji. Twórca komiksów przyznał, że wszystkie te miesiące od czasu skasowania serialu dały jemu i reszcie ekipy zupełnie nowe spojrzenie na ten materiał. Tym samym opracowali nową historię, która najwyraźniej przypadła do gustu włodarzom Netflixa. Millar wyznał, że serial znów jest na wczesnym etapie produkcji, ale dopiero będą szukać scenarzystów do napisania skryptów do odcinków. Wygląda więc na to, że na kolejny serial na podstawie twórczości Millara przyjdzie nam poczekać kilka lat. Dave Bautista, aktor wcielający się w Draxa, w ostatnim wywiadzie zdradził, że reżyser Strażników Galaktyki miał w planach osobną kinową produkcję dla Draxa i Mantis. Do realizacji projektu jednak nigdy nie doszło, pomimo przedstawienia pomysłu włodarzom Marvela. Studio miało zupełnie inne plany na rozwój uniwersum i taka produkcja nie wchodziła w grę. Aktor wyznał, że przez chwilę trwały rozmowy na temat filmu Draxa i Mantis. To był pomysł Jamesa Gunna, który naprawdę chciał zrobić ten film. Przedstawił go aktorowi, a ten myślał, że to świetny projekt, ale nie słyszał żadnych dalszych informacji ze studia. Nie sądzi, żeby byli nim zainteresowani, albo po prostu nie pasuje do ich planu rozwoju uniwersum. Co więcej, Dave'a Bautista jako Draxa zobaczymy jeszcze tylko w dwóch filmach. Pierwszym z nich będzie czwarta część Thora, w której pojawią się wszyscy obecni członkowie drużyny Strażników Galaktyki. Drugą produkcją będzie oczywiście trzecia część serii Jamesa Gunna, która, jak się okazuje, będzie pożegnaniem z tym bohaterem. Wydawałoby się, że rynek mediów społecznościowych obecnie się ustabilizował i nie ma miejsca na kolejną tego typu platformę. Innego zdania jest jednak Netflix, który to rozsyła do wybranych subskrybentów ankiety z pytaniem o zainteresowanie korzystania z nowej platformy społecznościowej dla fanów filmów i seriali. N+ miałoby być nowoczesnym miejscem społecznościowym opisywanym przez firmę jako nowatorska przestrzeń online, w której to możesz dowiedzieć się więcej o produkcjach Netflixa i wszystkim, co z nimi związane. Platforma ta miałaby otrzymać serwis wzorowany na funkcjach społecznościowych znanych ze Spotify, gdzie użytkownicy tworzyliby własne listy do odtwarzania i oczywiście dzieliliby się nimi ze znajomymi. W serwisie moglibyśmy stworzyć nawet własne playlisty utworów z Netflixa. Usługa funkcjonowałaby również jako medium do wymiany opinii między odbiorcami a twórcami. Użytkownicy otrzymaliby możliwość śledzenia procesu preprodukcji oraz dzielenia się swoimi opiniami przed premierą filmów i seriali. Dostęp do N+ otrzymałyby wszystkie chętne osoby, nie tylko subskrybenci Netflixa. Wiązałoby się to jednak z pewnymi ograniczeniami. I w miejscach odnośników do konkretnych produkcji osoby bez wykupionej subskrypcji znalazłyby zwiastuny filmów i seriali. W serwisie nie zabrakłoby miejsca na recenzje widzów, materiały zza kulis produkcji oraz tematycznych podcastów. Wygląda więc na to, że Netflix planuje stworzyć miejsce, w którym sympatycy platformy mogliby dzielić się opiniami oraz własną twórczością na temat filmów i seriali. Ciekawi mnie strasznie, jak wy zapatrujecie się na kolejny serwis społecznościowy o filmach i serialach. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Sony Pictures Entertainment wreszcie podzieliło się pełnym zwiastunem kontynuacji filmu Venom z 2018 roku. Po ponad dwóch latach od oficjalnej zapowiedzi obrazu kinowego w reżyserii Andy'ego Serkisa doczekaliśmy się materiału z Venom Let There Be Carnage, wypełnionego akcją, charyzmatycznym humorem i z udziałem doskonale znanych nam postaci. W roli głównego bohatera ponownie zobaczymy Toma Hardy'ego, w jego przeciwnika wcieli się Woody Harrelson. Venom Let There Be Carnage zadebiutuje dokładnie 24 września tego roku tylko w kinach.
A już w przyszłym miesiącu w Grecji rozpoczną się zdjęcia do filmu Na Noże 2. Tym razem pieczę nad projektem będzie sprawował Netflix, który kupił prawa dwóch części za niebagatelną kwotę ponad 450 milionów dolarów. Ekipa przygotowuje się już do wejścia na plan i właśnie ogłoszono, że do obsady dołączyły kolejne gwiazdy. Obok Daniela Craiga, który ponownie wcieli się w detektywa Benoit Blanca, wystąpią Dave Bautista, Edward Norton oraz Janelle Monáe. Szczegóły dotyczące fabuły filmu nie są jeszcze znane, dlatego też nie zdradzono, w jaką rolę wcieli się Bautista oraz reszta aktorów. Premiery filmu możemy spodziewać się najwcześniej w drugiej połowie przyszłego roku. No i tym akcentem chciałem zakończyć dzisiejszy odcinek. Czekam na Wasze komentarze i do następnego razu. Trzymajcie się, dzięki za uwagę, cześć.